reprezentacyjnego również. A teraz zaczynamy mecz Red Bull Salzburg, Dukla Trenczyn. Wczoraj gracz z trzynastką na koszulce, ale proszę, jakie panowanie nad krążkiem. Świetna szansa Karla. Tomik ładnie poradził sobie z przeciwnikiem. Tomik także mierzył, ale znów okazja dla Red Bulla w meczu niż wczoraj Dukli z Fechą. A teraz znowu błąd, okazja dla Sabatki. Sabatka mierzył przy dalszym słupku, dobrze Salzburg, teraz już lepszy atak, znowu dobitka i gol! Zamieszanie dosyć przypadkowo, krążek jednak spadł na kij w odpowiedni sposób. Potoczył się bardzo wolno w stronę bramki Kubowicza, ale gola Austriacy zdobyć zdołali. Chyba ostatnim, który dotknął, był Karl Pole. Tak jak teraz Kaufmann, znowu przed bramkę w tarapatach po raz kolejny Kubowicz. Na to, że tak właśnie będzie, a teraz kolejny strzał w stronę bramki Kubowicza. Pusta bramka, jest gol! Już 2-0 prowadzi ekipa Red Bull Salzburg. Dobrze najeżdżał Julian Beck. Odsłonięta bramka, nie zdążył przesunąć się Kubowicz. I Red Bull, kilkadziesiąt sekund po strzale. A teraz okazja wreszcie na gola pierwszego w tym meczu. Zmarnował tę sytuację Alex Gasho, ale dobrze wyszedł sam na strzał. Jednak nie mieliśmy. Boric, znowu okazja, dwójkowa akcja, szansa i tylko boczna siatka. Może pokonanie zasłoniętego bramkarza, nie udało się jeszcze zamieszanie, ale krążek już w rękawicy Kaisera. No ale przede wszystkim hokeiści z Trenczyna mogą narzekać na skuteczność i precyzję goli zaaplikowanych w Fechrze. To też jest sporo Salzburga, ale z opresji wyszli, chociaż na chwilę, ale jeszcze strzał. Adam sam niewiele z tego wynika. Teraz lepsza interwencja Dukli. Na razie jednak Tomik i gol, ale piękne trafienie. Kapitalnie przymierzył w okienko przy przeciwległym słupku. Nie miał żadnych szans Aaron Kaiser na to, by wybronić ten strzał. Dostał krążek idealnie gdzieś na ziemi. Dudasz. Teraz szansa kolejna. Dawid Pawlus. Ponownie Kaiser. Heimel. Heimel, przedarł się Heimel, ale broni to uderzenie. Drugiego już nie. A my mamy na naszych obrazach. Jeszcze raz Heimel. Obrońca wpada na swojego bramkarza. Natychmiastowy strzał, krążek w bramce. No i tu jest ta kontrowersja. Gol, czy też tej bramki nie zaliczymy. Nie ma gola. Na pewno jest szansa dla Dukli w tym meczu, ale nie można popełniać takich błędów. Gol na 3-1. No teraz już nie będzie. Tylko przez chwilę Tomik, Tomik, przedarł się Tomik, Tomik. Mierzył gdzieś. To jest rezultat jak najbardziej do odrobienia, patrząc z perspektywy Dukli. No ale też to jest wynik w miarę bezpieczny. No i po co narażać się na wykluczenie? Ale szansa przed Duklą, nie ma jednak gola. Ale na razie tylko honorowego dla swojej drużyny. Tomik, świetnie zareagował Kaiser. Jeszcze raz próbuje Dukla. Tomik, Tomik. I znów popisał się świetnym strzałem. Po raz drugi w tym meczu. Zerwał pajęczynę w bramce Arona Kaisera. No ma ułożony ten celownik. Świetnie pracuje kijem, znakomicie nad garstkami. I Tomik. Warnek przeszedł, ale teraz okazja dla Dukli. Końcowy, końcowy i 3-3. Ma problem Kaiser z tymi górnymi strzałami, a końcowy perfekcyjnie wykorzystał akcję swojej drużyny. Błąd obrony. Nawet można było jeszcze rozegrać akcję 2-1, ale końcowy postanowił sam. Znowu błąd w obronie. Tomik. Tomik, Tomik, tym razem prosto w rękawicy.
Zamieszanie, gdzie jest krążek. Komentować się swoją wyższość. Znowu okazja, pusta bramka, ależ fenomenalna interwencja bramkarza Dukli Trenczyn. Jakub Kubowicz rzucił się w takim iście piłkarskim stylu. Proszę, tutaj pierwsza interwencja, odsłonięta bramka, a jednak zdołał jeszcze ją zasłonić. A defensywa nie jest szczególnym monolitem, tak jak teraz. Znowu udało się przedrzeć, znowu szansa, jest gol na 4-3. Na raty Roman Razga, ale skutecznie. Pierwszy strzał odbił Kaiser, ale drugiego już nie zdołał. Jednak tutaj bramkarza bym nie winił. Proszę spojrzeć, co zrobili defensorzy. Szczególnie Mateusz Rot, który przepuścił. Ale może Warnekę w strefie ataku, ale już nie. Razga stracił gumę. I z trzeciej tercji na to wygląda. Na dodatek mogą za chwilę stracić się krążek. Ale jest okazja i gol! I proszę! Udało się z tym manewrem Antiarnio. Gol na 4-4. Chyba to trafienie samobójcze. Mam takie wrażenie, że krążek odbił się od łyżwy słowackiego zawodnika. I znów 2 na 1. Na razie krążek u końcowego. Końcowy wypuścił go Kaiser. Toczy się ostatnia minuta. Golier, zagapili się gracze z Salzburga, ale świetna szansa. Bo Tomik, Golier i Gaszo. Jaroszka. Jest okazja na gola numer 5, ale zamieszanie pod bramką. Razga zdobył swojego gola w tym meczu. A teraz proszę, jaka akcja i świetna interwencja Kaisera przy tym strzale Pawlusa. Pusta bramka, bo pomylili się obrońca z bramkarzem. Dukla, nie ma gola. Tomik nie trafił w dogrywce. Akcja Red Bulla, okazja, by zamknąć, ale nie ma gola. Świetnie dąży Golier. Ostatnie sekundy. Golier dogrywa i tym razem interwencja Kaisera. Długi najazd Hutzinger, ale ładnie to zrobił. Świetne wykonanie rzutu karnego i pierwszy gol. Bardzo efektownie dał się zaskoczyć Jakub. Inna dynamika, zdecydowanie szybszy najazd. Pole i dwa. Też bardzo efektowne wykonanie tego najazdu, jeżeli nie trafi. W najazdach Kaiser, Aleks Gaszo. Gaszo, ale ładnie, szybko z tym strzałem nie zwlekał. Tuż przy słupku, perfekcyjnie. Ale w dalszym ciągu na prowadzeniu jest Red Bull. Zostać w grze, Kisz. Ale prosto w bramkarza. I Red Bull Salzburg cieszy się z wygranej. Po rzutach karnych 2-1 w najazdach. 4...